Chcesz dobrze rysować, ale tempo twojego postępu wygląda w ten sposób? Zacznij robić szkice. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Szkicujemy z dwóch powodów. Pierwszy jest czysto treningowy. Dużo szkicując wyrabiamy dobrą koordynację mózgu i oka z ruchem naszej ręki. Rysunek to również czynność czysto fizyczna, więc ten ruch trzeba wytrenować. Drugim powodem jest testowanie. Robiąc szybki szkic, już w kilka minut możemy zobaczyć, czy to, co zamierzamy robić, będzie po prostu dobrze wyglądać. Jeśli tak, to kontynuujemy pracę. Jeśli nie, to